Polska jest w posiadaniu dużej ilości złóż, dzięki którym nie mielibyśmy problemu z wysokimi cenami energii. 30 lat temu zmienił się ustrój, zmieniały się rządy, a ja dorastając przez te 30 lat widziałem, jak majątek narodowy wyprzedawany jest za bezcen, bo się nie opłaca. Czy polskie państwo nie powinno działać jak porządna firma, gdzie udziałowcami jesteśmy my, Polacy? Moim i waszym gościem będzie inżynier Krzysztof Tytko. Jeżeli chcecie zmiany, to ostatnia chwila, żeby zacząć działać. Macie pytania? Zostawcie je w komentarzu. My nagrywamy w poniedziałek.